No siema, witajcie. No niestety przykro mi, ale nie nakręciłem tego filmiku tam z tych gór, gdzie byłem. Tak się zdarzyło, że tam trafiłem jeszcze kolegi na e-bike'u. No i tak jakoś gadka i pojeździliśmy tam dość dużo. I tak się no takie okoliczności wyszły, że no nie zdążyłem nagrać, także filmiku z gór no niestety nie ma, ale to tak w ramach tego chciałem trochę poopowiadać. Pojechałem, oczywiście wziąłem sobie ładowarkę, pojechałem do tej Brennej, pojechałem tym razem Brenna Bukowna, tam na parkingu zostawiłem samochód, zjechałem przez centrum i na ten zielony szlak na Błatnią. Na Błatnią wjechałem, później z Błatni oczywiście tam w stronę tych Trzech Kopców, ale już nie jechałem w stronę, powiem wam, Klimczoka, znaczy w stronę Klimczoka w sumie cały czas jechałem, ale później odbiłem w prawo na chatę wuja Toma przed bodajże nawet Trzema Kopcami jeszcze. Odbiłem w prawo na dół na chatę wuja Toma. Tam z chaty wuja Toma posiedziałem sobie, zjadłem to jakieś piwko. No tam chyba byłem gdzieś około 2 godzin. Podładowałem go do maksimum, akumulator. No i później dalej pojechałem. Tam właśnie spotkałem przy tej chacie wuja Toma znajomego. No i pojechaliśmy na Kotarz z chaty wuja Toma. No powiem wam, ciężka jest, szlak jest ciężki na ten Kotarz. W paru miejscach, no w dwóch miejscach praktycznie trzeba było wepchać. No bo była ta, może stromizna nie była aż tak duża, ale było dużo po prostu takich luźnych kamieni. No nie dało się, nawet na e-bike'u nie dało się tam wjechać. Jakieś może z 50 metrów trzeba było w sumie tam podepchać, póki nie było twardo i po prostu no nie było przyczepności, ale wjechaliśmy sobie na ten Kotarz tam. Na tym Kotarzu no piękne, po lewej stronie piękne widoki na Skrzyczne, na tę nową gondolę, na te trasy zjazdowe, no całe Skrzyczne praktycznie od Skrzycznego aż po Biały Krzyż było elegancko, wszystko jak na dłoni. No i później z Kotarzu wjechaliśmy na Halę Jaworową. Przejechaliśmy do końca tej Hali Jaworowej, tam posiedzieliśmy, kawka z termosiku, no i zdjęcia tego. I później takim trawersem naokoło, tam bodajże jest czerwony szlak, czy niebieski. Objechaliśmy tą Halę Jaworową. Nie zjeżdżaliśmy bezpośrednio w tą dolinę, tylko jechaliśmy tą drugą taką, takim szlakiem. Aż zjechaliśmy po prostu do centrum Brennej, praktycznie taką nartą stradą krótką. Także no powiem wam, wypad bardzo udany, pogoda fajna, trochę w niektórych miejscach tam wiało, ale ogólnie było super, słoneczko świeciło, gdzieś było około 15-16 stopni, także temperatura, no w sam raz powiem wam, nawet w niektórych miejscach można się zgrzać i na tym e-bike'u, na tych podjazdach, no bo jednak jakby nie było, to trzeba po prostu pedałować i to niekiedy mocno. Także sprzęt spisał się no, na 10 z plusem. Powiem wam, elegancko się jechało, nic nie nawaliło. Amortyzacja sprawna, wszystko. Tak już nie raz mówię, powtarzam się wiele razy. No, że po prostu ten rower, ja wiem, że już teraz tych rowerów praktycznie nie ma, bo już Cross wypuścił z tą chowaną baterią, już takich jak ten, już z tym plecakiem nie ma. Także, no a tutaj macie przykład rowera po prostu, że jak się wymieni na taki już troszkę topowy sprzęt, porządniejszy, no to jednak sprawia dużo frajdy. Nic się nie psuje po trasie.
nie ma jakichś obaw, że tam coś, wiecie, felga się skrzywi czy coś. Bardzo mocne felgi, powiem wam, i te piasty też są bardzo dobre. Nie wiem, jakie to są dokładnie piasty, ale to są, to nie są te DT-Swifty, te 150, czy jak oni to tam mówią. Ale tam, powiem wam, ten bębenek i tak dalej, no, zdaję egzamin. Jeszcze, już jeżdżę na tym kółku tylnym bodajże dwa sezony. Dwa sezony, tak, będzie pełne dwa sezony. Po górach, po ostrych podjazdach. No i spisuje się bardzo dobrze. Wiecie, ja tam widziałem ostatnio na YouTubie jakieś też filmiki, że ludzie kupują jakieś super mocne te kółka, czy tam jakieś piasty, jakieś bębenki 18-zapadkowe, nie wiem, różne takie jakieś tam technologie. Ja jeżdżę na tym, nie wiem, jak tam ten bębenek wygląda, jaki to jest, ile tam tych zapadek, 6 czy ile. No ale no nie psuje się, no nie wiem, no ja powiem wam, że też nie ważę jakoś tam tego, bo mam w granicach 85-90 kg, także no też nie za mało. No ale są ludzie, którzy tam mają, wiecie, po 1,90 m czy więcej i mają wagi po 120-130 kg, nie? Jeszcze jak tam coś gdzieś na jakąś siłownię chodzą, także no to wiecie, no, różnie bywa. Możliwe, że człowiek o wadze 120 czy tam powyżej, no potrzebuje coś jeszcze mocniejszego. No mnie to tutaj wystarczy, nic się nie psuje z tym. Bębenek pracuje fajnie. Kaseta, no też powiem wam, że już ta kaseta, jak widzicie, ta ostatnia zębatka aluminiowa. Może troszkę zbliżymy. O, no też już nie jest, widzicie, najlepszej kondycji, bo już widać po prostu, że jest wyrobiona. No ale wiadomo, że przeskoczyć nie przeskoczy, no bo jest mnóstwo zębów. Także na razie jeszcze tutaj jest to takie, ale widać, że już jest mocno wyrobiona, bo po prostu po górach jeżdżę często na tych podjazdach, na tej właśnie 46 zębów. I po prostu no widać, że już jest użyta. Raczej aluminiowa zębatka tam na ten stan, na łańcuch nie będzie miała jakoś dużego wpływu, ale no ale po prostu tak to wygląda. No poza tym no oczywiście tutaj przód czy tam amortyzacja no jest w miarę fajna. Ten amortyzator przedni to tak już się powtarzam tyle razy, ale bardzo dobrze się spisuje. Sztyce, tak jak już wcześniej mówiłem, tam ten sznureczek, który ciągnie, też wymieniłem na taką plecionkę na suma 50 kg. Także no zdaję egzamin na razie. W razie czego można to łatwo, szybko rozebrać i ten sznureczek znowu dać nowy, nie? Według mnie na razie szkoda jakiejś tam kasy na jakąś sztycę inną. Trzeba by było po prostu kupić coś bardziej topowego, żeby może w końcu odkręcić silnik i puścić to od dołu i troszkę mieć święty spokój, ale na razie to tam nie jest tragedia. No i tak, co mogę jeszcze powiedzieć tutaj. Ten, jak widzicie, przerzutka XTK, trzeci sezon, nic, tylko smarowana, jakimś tam, wiecie, tryśnięte, jakimś płynie olejem, zębatki, raz tylko zębatki wyjęte, te kółeczka przesmarowane, już tak bardziej porządnie, można powiedzieć. No i tak to w sumie. Nic więcej tutaj nie robiłem. Zawieszenie tak samo, żadnego luzu, niczego. Także no jestem tu jak zwykle w tym lasku, bo
bardzo lubię jeździć w terenie, także wam tutaj pokażę. No tutaj wiele nie zobaczycie, bo naprawdę tu jest może nie aż tak gęsto, ale lasek jest dość fajny. To się kiedyś nazywało Łęk. To jest na pograniczu Piekar Śląskich. Tam macie ta linia drzew. Tam jest rzeka Brnica. Tak zwana granica między Polską a Śląskiem. Ten wał, który tam jest, taki zielony, może zbliżę troszkę. O, tak, ten wał, gdzie te drzewka takie tam zielone są, to już jest ta Brnica. Także tutaj, tak jak widzicie, no fajny teren, bardzo fajny, tam można jechać dalej, później objechać to i tak zwaną polską stroną objechać i tutaj i z powrotem i tam się wyjedzie. Także jest taki dość kawałek, około 10 km do pojeżdżenia po takim, można powiedzieć, dzikim terenie. No jest dziki teren, bo tutaj są oczywiście gdzieniegdzie jeszcze między tym tam u góry pola, gdzie tam jeszcze ludzie obsiewają kukurydza i tak dalej. No a tutaj jest taki fajny teren. Kiedyś dawno, dawno temu, tam w latach 60. tutaj były jakieś jeziorka. Tu jak widzicie torfowisko, które się już wypala. Już dość ładne parę lat, może z 5 albo jak nie lepiej. To te torfowisko już tu się pali i pali. No nikt niestety nie postarał się, żeby gdzieś wykorzystać i że zanim się to spali, wybrać po prostu ten torf. Tylko zostawili to tak, jak to zostawili, to się wypaliło. Także tu były, tam były dalej takie, wiecie, osadniki, jeszcze z KWK Andaluzja. Oni tam lali wodę z taką jakąś brudną z dołu. To się nazywało takie osadniki. Tam jeszcze, jak ja pamiętam, za dzieciaka, to właśnie lała się tam ta woda. Tutaj była kwaszarnia kapusty, budynek taki dość duży. No i tutaj w 60-tych latach były jeziorka, tutaj ludzie chodzili, się kąpali, różne festyny organizowali w latach 60-tych, 50-tych, może nawet i wcześniej. Także nie wiem, jak długo ta kwaszarnia kiedy była postawiona, co tu stała, ale liczę, że to było gdzieś zaraz może po wojnie albo i przed. Także no, tak tutaj wygląda. No tak wam powiedziałem, wypad, to było 31 października dokładnie w chata wuja Toma. Okazało się, że już 1 listopada zamknięta, także ostatni dzień taki, który tam mogłem sobie jakąś kawę zrobić, wypić i tak dalej, podładować się i w ogóle. Także tak, że wypad był fajny. Od 1 listopada chata wuja Toma jest zamknięta. Nie wiem do kiedy, czy okres zimowy ten gościu tam otwiera, czy nie. Także tak to wygląda tutaj dzisiaj. No kiedyś pewnie postaram się trochę, jak będzie jak spokojniej, może jak pojadę sam, żeby po prostu nagrać typowy jakiś taki filmik w górach z jakimś fajnym widokiem. Ale to już raczej w tym roku nie będzie, bo no jeszcze nagram taki filmik, bo rozmawiałem kiedyś z takim gościem, który jest serwisantem Foxa. On mi tam trochę poopowiadał, także nagram taki filmik na temat używania roweru z takimi amortyzatorami powietrznymi w okresie zimowym przy mrozach. Jeśli tam mamy około minus 5 czy 10 stopni. Także nagram jakiś filmik za niedługo, wrzucę go na temat tego, co ja po prostu usłyszałem. Może się to komuś przyda. Także to by było na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się, ja jadę dalej. I do miłego.